Lekcja 7. Tradycyjne systemy zintegrowane Są takie miejsca w tropikach, gdzie wciąż żywe są tradycje zintegrowanych systemów zarządzania ziemią, które przez setki lat żywiły lokalną ludność w sposób przyjazny dla środowiska. Chciałbym opowiedzieć Państwu o jednym z nich, polinezyjskim systemie zwanym Ahupua a. Rdzenna ludność Hawajów przez wieki obserwacji i doświadczeń, wypracowała system zarządzania ziemią w sposób przyjazny dla środowiska. Uniknięto tu błędów tak powszechnych u innych kultur: nadmiernego wycinania lasów, spalania materii organicznej i nadmiernego wypasu oraz polowań. Unikalną cechą tego systemu było to, że lokalna społeczność zarządza obszarem całej swojej zlewni od szczytu wulkanicznego Stożka. Przez stoki górskie, nadmorskie równiny, nawet pomorskie laguny. Jak Państwo pamiętacie z wykładu o wodzie, grzbiety wzgórz oddzielają zlewnie od siebie. To tam woda deszczowa dosięga ziemi najwyżej. Dlatego też grzbiety górskie i stoki, tuż poniżej nich, są szczególnie chronione. Wyrąb lasów jest tu całkowitym tabu, a jedyną ludzką ingerencją Bywa okazjonalne łowiectwo i zbieractwo. Musimy pamiętać o tym, że stoki wulkanicznych stożków są niezwykle strome i każda ingerencja w drzewostan prowadzić może do osunięcia się ziemi, erozji gleby i zniszczenia położonych niżej terenów. Wilgotne tropiki zamieniają się w pustynię, a cały misterny system, na którym opiera się życie lokalnej społeczności, rozpada się jak domek z kart. Człowiek odważnie wkracza do akcji dopiero tam, gdzie nachylenie stoków jest równe lub mniejsze niż 15 stopni, czyli u podnóża gór. Tu zaczynamy zbierać wodę, którą nawadniamy nasze uprawy. Czy pamiętacie Państwo, jak nazwaliśmy w wykładzie o wodzie tą linię, od której zbieranie wody jest możliwe? Bardzo dobrze, to linia kluczowa. Pewien jestem, że ludy Polinezji takiej nazwy nie używają, ale nie zmienia to faktu, że skutecznie jej koncepcję stosują. Miejsce, gdzie spływający ze zbocza wulkanu strumień zwalnia, a grunt z wypukłego przechodzi we wklęsły, to punkt kluczowy, od którego możemy zaczynać odważniej gospodarować. Tu zaczynamy przekierowywać wodę na boki, od środka doliny do jej zboczy, aby nawadniać leśne ogrody i uprawy tarasowe. Woda napełnia mokre tarasy i przelewa się na niższe. Tarasy rozdzielają pasy leśnych ogrodów. Drogi i ścieżki prowadzą po liniach konturowych i zbierają wodę, albo z nieznacznym spadkiem odprowadzają ją z głębi dolin ku grzbietom. Tuż poniżej tarasów, ale powyżej terenów narażonych na zalanie, znajdują się ludzkie osiedla. Zwykle stoją one na naturalnych płaskowyżach, osłoniętych od wiatrów i dość daleko od oceanu aby nie być zagrożone przez tsunami poniżej zabudowań stoki są już bardzo łagodne o nachyleniu 2% lub mniej możliwe są więc uprawy na większą skalę tarasy są tu zdecydowanie bardziej rozległe możliwe są pola ryżowe i inne uprawy główne oddzielone od siebie pasami drzew stanowiącymi wiatrochrony tym bardziej istotnymi im bardziej zbliżamy się do oceanu Równiny nadmorskie są niezwykle żyzne, gdyż dociera do nich wszystko, co spływa z wodą na całej jej trasie od czubka wulkanu. Bardzo często znajdujemy tu stawy akwakulturowe i wybijające z ziemi źródła, które te stawy zasilają. Od oceanu oddziela je bufor z palm lub drzewni szerokości od 50 do 100 metrów. Pas ten ma za zadanie przyjąć na siebie pierwsze uderzenia, huraganu lub tsunami, Ograniczając straty w głębi lądu. Wszystkie budowle wznoszone nad morzem są tymczasowe i lokalna ludność liczy się z tym, że pierwszy większy huragan zabierze je do morza. Słodka woda ze strumieni źródeł i naszej akwakultury spływa do nadmorskich lagun. Mamy tu zarówno laguny naturalne, jak i zbudowane przez człowieka z głazów i bloków koralowca. Woda z morza swobodnie wpływa i wypływa między głazami w rytm przypływów i odpływów. Słodka woda z kolei wlewa się do laguny z góry, umożliwiając wzrost zarośli namorzynowych, stabilizujących wybrzeże. Zarośla te, wraz ze słodką wodą, są magnesem dla ryb i innych morskich stworzeń, które wpływają do lagun. Mugile nie mylić z mugolami. To ryby o bardzo smacznym mięsie, masowo wpływające do lagun w określonej porze roku. Mieszkańcy na tą okazję otwierają im nawet specjalne wrota w wałach lagun. Nie trudno się domyślić, że potem wrota zamykają. Ryby tuczą się w niezwykle żyznej i bogatej w pokarm wodzie lagun. Przychodzi jednak dzień, kiedy mugile wzywa zew natury i pragną one wypłynąć do morza na tarło. Gromadzą się wtedy przy wrotach, skąd łatwo je odłowić. Ale zapamiętajcie to Państwo dobrze. Największym rybom zwraca się wolność, wypuszczając je do morza. To inwestycja w przyszłość i przyszłe pokolenia mugili. Podobnie, nie żałujcie Państwo największego ziemniaka. Posadźcie go zamiast zjeść. W permakulturze zawsze inwestujemy w najlepszy materiał genetyczny, jaki jest do naszej dyspozycji. Nie przejadajmy naszego kapitału. Wydawałoby się, że tu się system kończy, ale to złudzenie. Wchodzi on bowiem głębiej w morze. Mieszkańcy konstruują sztuczne rafy z głazów, pni, starych skrzyń wypełnionych piaskiem. Wszystko po to, aby zwiększyć liczebność kryjówek dla morskich ryb, skorupiaków i mięczaków. Wszystko, co człowiek umieścił pod powierzchnią morza, szybko pokrywa koralowiec, a homary, mureny i skrzydlice. Szybko zasiedlają nowe kryjówki. Od samego szczytu wulkanu do podmorskiego dna cały system jest zarządzany z poszanowaniem praw przyrody i z troską o jutro. Uczmy się z takich przykładów i wykorzystujmy wskazówki, jakich one udzielają, w naszych własnych projektach.